dziwne, to żeby to wszystko po prostu było dopierdolone, nie? Wyrwa zęby, tylko te złote, a zwykłe przełki. Bez ostrzegawczych. Właśnie, nie mogę dokupić biletu z trasy Hate Me 5. To wszystkie takie pytania proszę ciebie, proszę ja ciebie, kieruj do Sold Out Agencja tam ci, albo do Going. Tam ci na pewno pomogą, żeby to wszystko wyszło. Będzie jeszcze możliwość zakupienia płyty Diamentowego Lasu? Nie. Jedynie co ci już zostaje na ten moment to resellerzy w internecie, nie? Ale no to jak ja już widziałem, jak oni kurwa wystawiają tę płytę po 250 zł, to wiesz. Szczerze, dujemy to w lasy przejebanie zajebistą płytą, a dziękujemy bardzo. Tranto z diamentowego najlepiej ci siedzi. Wiesz co, ja mam tak, że ja jak zaczynam słuchać tego, to słucham tak naprawdę od samego początku i lecę po prostu po kolei, nie? Ciężko mi tak jeden numer. Ewentualnie, no co mogę powiedzieć, no święto ogródka, no. Tak zwany kurwa wakacyjny łajcior, no. Gdzie dostanę płytę Młody Książę? Pewnie w Empikach i na naszej stronie na SBM Store, no. Ile pracowaliście nad tą płytą, bo szczerze dojebana jest. Jakby sesja nagrywkowa tej płyty trwała tak z 2-3 tygodnie, a potem... potem... co? Tak, to były kilkagodzinne sesje dzienne. Potem trwały remiksy, aranżacje bitów, poprawki wokalne, potem miksy, na których byliśmy, te wszystkie zaaranżowane wokale, te takie pocięcia, jakieś wyciszenia, takie rzeczy, to było tak naprawdę wszystko naszym, wiesz, naszymi pomysłami. I na dobrą sprawę chyba przy tym albumie spędziłem więcej czasu w studio niż przy jakimkolwiek swoim albumie. Mimo, że jest o wiele krótszy od... znaczy wiele, no jest sporo krótszy od każdego innego mojego albumu. A najwięcej czasu przy nim spędziliśmy w studio. Po prostu to była intensywna praca. To było tak, że podaliśmy do studia i napierdalamy, piszemy, wymyślamy pomysły, nagrywamy po parę zwrotek i później je wyrzucamy, zmieniamy te zwrotki. No było, no. Piosenki typu Diamentowy Las czy Korzenie w Bagnie w oryginale w ogóle brzmiały inaczej, miały inne zwrotki. Tylko refreny mniej więcej brzmiały tak jak teraz. Mężem w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, nieraz tam byłem. Będziesz na Juwenalię w Kielcach? Nie wiem. Korzenie w Bagnie najlepszy track, no jest mocny, mocny. Doceniam Cię, że jesteś, wychowujesz nas swoimi dziećmi. Bardzo dziękuję, no. Teraz dużą odpowiedzialność na mnie zrzuciłeś, bo jak będzie złe, no to będzie na mnie wina, jak źle wyrośniecie. Żebyś się kurwa dowiedział, jak chuj się niesie po lasach. I z jakiej gry jest ten strzał z tej broni? Ziarenko prawdy jest wielkie jak głaz, wielkie jak nasz diamentowy las. Wyniesz tę gałąź, na niej będzie zawieszony sam. Posprzątane, jest doskonale, co chcą znaleźć, oskowane, ej. Łajcie, przyjedź do Poznania i zrób koncert. No jest tam na trasie Poznań. Będzie jakaś luta w lato typu Kalifornia? Słuchajcie, to niezwykłe trefy, no przestańcie mieć tak kolorować, no. Ej, mogę sobie tam wydzielić te moje 5 metrów kwadratowych lasu. No, możesz tam sobie przyjść z siateczką, tam sobie pierdolić. Kurwa, jestem taki zadowolony z tego masakra. Kurwa, muszę sobie kupić normalne papierosy, bo ja palę tych ruskich, to już ojebałem parę paszek. Ile w łapie? Mam 40 centów w łapie, czuję się jak 50 centów w rapie, no i chuj. Jestem zaszczycony, coś mnie ciągnie do
Będą jeszcze jakieś ciuszki związane z tą twórczością, bo to jest diametralnie są kozackie, ale nie zdążyłem zamówić. Nie wiem, stary, zobaczymy chyba. Czemu palić ruskie szlugi? Bo na urodziny od znajomych dostałem paczkę taką, w której była właśnie rakieta ruskich mentolowych, kurwa, takich chujów, no. Ten strzał brzmi jak z Call of Duty Modern Warfare 2 przy pieczy Ghosta, mam rację? Chyba nie, z tego co pamiętam to jest inna gra, bardzo popularna teraz. Nie baliście się, że ojo wam przyćmi sukces? Nie. To jest w ogóle co innego, jakby nasza płyta jest czym innym niż ich płyta. Nasza płyta to jest, wiecie, no to był po prostu taki, kurwa, naszą płytę można nazwać po prostu takim ciekawym eventem, czy się, takim ciekawym wydarzeniem, nie? Na zasadzie, że wszystko jest tak fajnie spięte, to jest po prostu, nikt z nas nie oczekuje po tym albumie, że to będzie chuj wie co, wiesz o co chodzi? Że ludzie będą to, nie wiem, uważali to za płytę roku czy coś takiego. To po prostu było dla naszych fanów w trochę w innych wydaniach. Na przykład ja chciałem się pokazać z innej strony, Białas też takiej trochę bardziej lżejszej strony. I myślę, że nam się to całkiem fajnie udało. A Ojo to po prostu jest taki prawdziwy, pełnoprawny album, który nam swoją promocję miał. Trwała ona jakiś czas i z wieloma klipami. No wiesz o co chodzi, to jest ciężko to w ogóle porównać do siebie. I myślę, że ludzie też patrzą w ogóle inaczej na te dwa projekty i nie jest to na zasadzie, że że to jest konkurencja w ogóle dla siebie. Jakie fajki. Daw się nazywają. Paulinka ma nadal blond włosy? Tak. O, Fortnite sztucer. Widać, kto tam napierdala. Zrobisz rozpierdol w te wakacje? Tak. Czemu album wyszedł teraz cały, a preordery będą za miesiąc? No, słuchaj, to jest na zasadzie takiej, jak mówię, no. Sama płyta preorderowa, jakby preorder, to ciężko też głupio nazwać preorderem, no po prostu preorder to jest tylko dlatego, bo to miesiąc musi potrwać, żeby to się wyprodukowało, ale to bardziej tak jak mówię, płyta sama w sobie jest bardziej kolekcjonerską po prostu fajną rzeczą, którą fajnie jest mieć na półce, jak kolekcjonujesz płyty, a album jest po prostu dostępny, no. Wiesz o co chodzi. Żaden live bez tego się nie odbędzie, wyjdzie na plato after party. Bye. Siema, ojcze, siema. Czy preorderze będą wlepki z jakimś lasem, czy coś takiego? No nie wiem, nie wiem, wariacie, nie wiem. Trzeba będzie poczekać. Cox Szczypior, znaczy zaraz, gościu. To nie jest, kurwa, Szczypior, to jest potężny zaraz, kurwa. Nie jeden, wiesz, jakiś Timberman by coś takiego chciał. Wiesz, co chodzi? Lumberjack jakiś, takim chciał mieć. Zajaramy Malborasa po koncercie, tak? Zajaramy za Malborasa. Jak doszło do współpracy z Kimi? No jak to, jak no? Siedzi u nas w studiu, no. Kurwy jebane, co ty za śmiałeś się, że znikam wam, że kurwa zaraz będę się w kadrze mieścił. O, kurwa. Ale czemu ta twoja lampa wypierdala czasami mocniej, czasami słabiej? Co?
chciałbyś pójść do Railcastu? Nie wiem, co to jest, niestety. Która mu to dała ci największą satysfakcję? Chyba największą satysfakcję. Weź bardziej, więcej rozkazał, bo wygląda jak żmisko. Aha, no i od razu śliczny się zrobiłem. Satysfakcję największą dała mi chyba. Białe, bo wygląda możliwe. Największą satysfakcję dała mi. Ale co, że z tej płyty, tak? To albo korzenie w bagnie, albo mutanci, albo diamentowy las, bo tam takie. No, przy tych zwrotkach to musiałem się postarać tak bardzo, bardziej, nie? Pamiętaj. Będą jakieś dodatki do płyty będą, ale kurwa, no nie powiem wam. Która nota była pierwsza, Lombardus? Czy na twojej płycie będzie więcej traków niż na tej płycie? Się niczym nie przejmuję. Dobra, ktoś do mnie przyszedł, to kończę tego live'a. Słuchajcie, ostatnie sztuki jakichś tam rzeczy z ciuchami zostały na stronie Diamentowy Las, więc jak chcecie, to sobie kupcie. Jak nie, no to będziecie żałować potem. Dobra, trzymajcie się, buziaki dla was. Spierdalam robić swoje rzeczy.